Marek? na jaki samochód roku głosowałeś? No oczywiście, że na izerem. Dzień dobry. Albo dobry wieczór i tu pytanie do Was. Czy w tym roku był jakiś samochód, który zrobił na Was... Wrażenie, zainteresował Was, ale może raczej taki, który już na rynku jest, a nie być może ewentualnie może możliwe, kiedyś. że kiedyś w przyszłości sprawdzić, czy nie ksiądz. Piszcie. Piszcie. Dobrze, bo dzieje się dużo i wkrótce będziemy w ogóle mieli odcinek na ten temat. W ciągu trzech tygodni trzy marki nowe debiutują na polskim rynku, więc się dzieje. Ale Polski samochód roku. No właśnie, to jest wydarzenie organizowane od 2019 roku. Jurozy, reprezentujący redakcje z całej Polski, typują najpierw samochody z listy modeli, które. Debiutują w danym mm. roku na rynku. Marek jest, właściwie była, ale nie uprzedzajmy faktów, jurorem. I okej, następnie z tej listy samochodów jest wybierana finałowa piątka. Tak jest. I z tej finałowej piątki trzeba przyznać oceny co najmniej. Trzem, trzem modelom, przy czym jeden model musi być wygrany. W sensie nie mogę na przykład. Nie trzy wiem, razy 5 dać. Nie mogę na przykład dać tam 3 razy 5 czy 3 razy 4, bo akurat jest 12 A, punktów. Trzy, trzy cztery, tylko jak jednemu, jednemu muszę dać 5 i wtedy tam dalej wychodzi, że 3 no i 4 na przykład, tak. bo tak wynika z arytmetyki. W poprzednich edycjach wygrały Kia Exceed, Kia Sorento. Sorento. Ford nie będący Mustangiem Mac E i ostatnio było to Renault Megan i e Tech. Jakby ktoś życzył sobie obejrzeć odcinek, to mamy o tym odcinek. O Megan i e Tech, tak. tak. E I co w tym roku? E bo... No W tym roku taki powrót do źródeł, można powiedzieć. Wprawdzie nie Kia, ale prawie Kia, bo Hyundai. E same, same. Hyundai Kona już w salonach. E <coughs> tym razem jest to, no właśnie, Kona, czyli tak naprawdę e Niro. Samochód, który testowaliśmy rok temu, rok temu, tak. Coś takiego, byliśmy, byliśmy na prezentacji byliśmy, i mi się podobał. Tak, 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 byliśmy i na prezentacji i potem jeszcze I zimą żeśmy jeździli elektrykiem. Tak. E, więc samochód mi się co do zasady podoba i mógłbym właściwie powiedzieć, że Kona też mi się będzie podobać, ale tą Koną nie, nie jeździłem i nie głosowałem w związku z tym na nią. Pytanie, dlaczego nią nie jeździłem, no właśnie. Z zakończeniem tegorocznej edycji Car of the Year Polska zrezygnowałem z dalszego uczestnictwa w jury, bo Przyczyna jest taka prozaiczna, brak czasu i wynikający z tego braku czasu również brak możliwości wywiązywania się z obowiązków Jurora, czyli testowanie wszystkiego co jest na liście. Po prostu nie było takiej możliwości mimo że oferowano mi już później i Espasa, który był w finale i tę Konę, która była w finale, po prostu nie byłem w stanie fizycznie się za to zabrać, szczególnie że wybierałem się do szpitala i Ale niezależnie od tego, my mamy nasz grafik, nasz Plan prac, i no nie zawsze da się coś jeszcze dopchnąć, bo, tak. wiecie, doba nie jest z gumy, i to mhm. jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że im krótsze są dni, tym, tym ciężej się testuje samochód, bo po prostu. Po prostu nie no, ma czasu. Nie ma czasu, już. już. Koniec. Dobra. Um. Właściwe testy i kony, i umówimy w przyszłym roku, bo. To nie są najgorętsze premiery z całym szacunkiem dla, y, dla samochodów, które znalazły się w piątce finałowej konkursu Car of the Year Polska. Natomiast z naszego punktu widzenia... Będą nie... o wiele gorętsze tak, premiery. Tak, y, te dwa to nie są tak zwane rainmakery. <gry> no więc właśnie, bo jesteśmy jeden dzień po... W, ty, w chwili, kiedy to w nagrywamy. W chwili, kiedy to nagrywamy. Nagrywamy do 1 grudnia. Wczoraj, 30 listopada, w Andrzejki odbyła się prezentacja marki MG. Relaunch marki MG na rynku polskim. Może nie tyle relaunch, co launch. No, launch właściwie, bo, bo, tak, bo nigdy przedtem nie była oficjalnie tak. dostępna. I wprawdzie były to, Andrzejki, nie było wróżenia z fusów, ale my wam powróżymy trochę z fusów. Bo z fusów czy tam z czego się wróży? Nieważne, z rzeczy się wróży. No, z rzeczy w każdym... będziemy lali woski i rzeczy inne. Tak, wydaje nam, nam się. się, że takie ceny, jakie, jakie... ogłosiło MG. Spowodują, że na rynku MG i zapewne jeszcze za chwilę kolejne marki chińskie, które się będą pojawiać, spowodują, że. Znaczące przetasowania i konieczność dostosowania po prostu korekty korekte cen. Korekte cen. Krótko i na temat, dlatego że MG wczoraj pokazało, 3,5 modelu, bo jeden Cyberster jest premierą przyszłoroczną. Więc... Co najmniej. Tak, hmm. przyszłoroczną. Okay. Więc jeszcze żeśmy się nie dowiedzieli oficjalnie ile będzie kosztował, nieoficjalnie już wiem, ale oficjalnie dostaliśmy ceny MG ZS, HS i czwórki, to czwórka to jest ten elektryczny i nie wiedziałam, ich którą hasło, nogą ich, się. Ich, ich kampania reklamowa jest OMG. No i, i właśnie ta, OMG. To jest, to jest najładniejsze, co mogę powiedzieć, bo ja nie wiedziałam, którą nogą się żegnać, dlatego że w Polsce cena czyni cuda. Mówię to z pełną świadomością mm. tego, że cytuję slogan reklamowy, ale tak było przez ostatnie wiele lat i myślę, że to się nie zmieni. Myślę, że to się nie zmieni w momencie, kiedy Polacy pójdą do tych salonów, pomasają sobie te samochody. Zresztą opowiadaliśmy wam o tym przy okazji, jak wynajęliśmy sobie dwa Chińczyki w, w Dubaju. W Dubaju. Link do hmm. odcinka pod spodem. To nie są najbardziej wyrafinowane jednostki napędowe. Nie. Natomiast jeśli chodzi o budę, spasowanie, wnętrze i tak dalej, bardzo przyzwoite o, samochody, bardzo praktyczne. To, że, y, y, używania, tyle ile Żeśmy tak. wtedy używali w Dubaju. Tych do takiego samochodów. otoczenia się w korkach tak, absolutnie spoczywa. Więcej chcesz. W trasie trochę. Ale Ech. za te pieniądze będzie pan zadowolony. I pani też. I pani też. No więc właśnie, więc mamy nagle na polskim rynku nowych graczy. To znaczy o jednym już wiemy, a o reszcie to Wam opowiemy w osobnym odcinku. Jak bo, się dowiemy. Bo się dowiemy. I jeżeli za auto miejskie w Polsce do tej pory trzeba było. Wydać, nie wiem. No, z 80 tysięcy w tej chwili Spokojnie. się płaci za segment B, a tu masz już B crossovera Za 80 tysięcy. Za 80 tysięcy i to już takiego całkiem nieźle wyposażonego. Więc to, generalnie... to po prostu. Tak. Dacia może się pakować. Myślę, że Stellantis może zacząć kupować miotełki do ścierania pajęczyn z salonów. Coś, co całkiem dobrze idzie w Mitsubishi od jakiegoś czasu. Ehm, może mają coś. Mam gdzieś nawet zdjęcie pajęczyny na antenie Outlandera. Ehm, o, nie wiem, okay. czy uda mi się je znaleźć, ale jeśli uda, to, 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 to tu się To tu się pojawi. Mm. Ehm, I co? Hyundai, Kia. Okej, okay, może nie to, że, że mają się czego bać tak, żeby pakować, że, tak, że pakować, ale, ale ale nagle będą się musieli trochę bardziej starać. Mhm. E Okej, okay, Toyota ma flotę, więc tak, Toyota flotą silna jakoś przeżyje, tak. Ale ponieważ w Polsce i tak z tego pół miliona samochodów co się sprzedaje rocznie umownego, 70% to jest flota, a 30% to są Kowalscy. panowie Kowalscy. No to nagle Dacia przestanie się sprzedawać. Tak, dlatego że to po co trzeba będzie kupować Dacie, jeżeli nagle możesz mieć no właśnie, szczególnie że MG startuje z kilkunastu, kilku, ponad kilkanaście. Praktycznie w, każdy, w każdym województwie co najmniej jeden dealer-serwis, a w niektórych większych nawet tak, i po kilka. I, I zdaje się, że chcą mieć 40 dealerstw do 25 roku, czy coś takiego? No. Więc, wow. kochani, w przyszłorocznym, przede wszystkim konkursie Car of the Year, ja może jeszcze szybko tylko powiem, na kogo ja głosowałem. No właśnie. I żebyśmy wiedzieli, co w, czego w przyszłym roku nie będzie. Głosowałem na Priusa, ale to głównie ze względu na napęd. Ten napęd hybrydowy typu plugin szczęśliwie będzie się pojawiał w innych modelach Toyoty również. Mm -hmm. um, może już nie będzie tej fotowoltaiki. Tak, okej, okay, ta fotowoltaika na dachu jest tak bardzo fajna, ale ja bym wolał więcej wygłuszenia na przykład. Mm -hmm. Jeżeli możemy zaoszczędzić Fotowoltaikę i w ten sposób dać więcej wygłuszenia gdzieś, to, to zawsze byłoby I utrzymać fajnie. I trzymać tę samą masę samochodu. Tak, to, 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 to było spoko. Więc Prius dostał 5 punktów, czy właściwie hybryda typu plug-in w Priusie dostała 5 punktów ode mnie. 4 punkty dostał Avenger za to, że jest, czy był, bo już w tej chwili nie jest, stosunkowo tanim elektrykiem z sensownym zasięgiem takim dojeżdżenia po mieście, bo elektryki w trasy, niezależnie od wielkości akumulatora, choćby miały no, no. po 100 kWh, to i tak będzie to i tak będzie shit. Natomiast do Takiego jeżdżenia po mieście, te 54 kWh, brutto bodajże, to bodajże jest, to jest absolutnie fajne, i gdyby nie to, że MG właśnie oferuje samochód o podobnych gabarytach za jakieś 25-30% mniej, to nadal bym głosował na tego Avengera. I ostatnie punkty za styl, trzy punkty, to był Torres który wygląda fajnie, ma też prosty silnik, ma ten taki vibe tego chińskiego samochodu. Zresztą nie jest wykluczone, że spółka, nie wiem czy to jest importer, czy to jest... Jak... Ja, ja nawet nie wiem jak oni się... Okej. Okay. Ta organizacja, która prawdopodobnie jest importerem Sangyonga, jest również prawdopodobnie importerem, importerem... jednej chińskiej marki, ale... ale... o tym jest osobny odcinek, to znaczy będzie. Będzie, będzie, będzie bo... bo jeszcze brakuje nam chwili. Bo jeszcze, jeszcze musimy się wybrać. Wybrać na jedną czy dwie prezentacje, w tym no, Prezentację. Na, na dwie, no bo będzie jeszcze Izera. To znaczy chyba po to, żeby nam pokazać, czego jeszcze nie zbudowali i mhm. gdzie będą produkować inne chińskie samochody, żeby tam zostało miejsce na te 10 tysięcy powiedzmy tak. samochodów i marki Izera, które nie wiem czy ktoś kupi, bo no, będą musieli konkurować z Chińczykami ceną. To znaczy dzisiaj właśnie w Rzepie czytałam przezabawny, jak chodzi o przyszłości zery artykuł, z którego wynika, że ponieważ fabryka nie służy do produkowania pięciu samochodów rocznie, bo nie stawiamy sobie Rolls-Royce'a, drugiego Goodwood nie robimy, tylko fabryka miałaby robić wolumen, a wolumen to jest 100 tysięcy aut rocznie, to... No kurczę, chłopaki, nie no, sądzę, 20% żeby... rynku w Polsce raczej nie będziemy mieli tak od razu. Znaczy, no nie, no litości, ale Izera, i, a gdzie, gdzie są jakieś serwisy, gdzie są jakieś showroomy? No nie, no jak MG potrafi, to i Izera potrafi na pewno. O, z pewnością. Albo pójdą w ten model agencyjny. A to może po prostu będą tam tłukli a Gili, Zikera, um, Volvo i Smarta? Tak, tak, tak. No to wszystko mogą zmieścić w jednej I dwie fabryce. I Izery, bo na pewno znajdzie się dwóch takich, co... Ale o tym, co Izera ogłosiła i o tym, co ogłosiła kolejna chińska marka, która wchodzi do Polski opowiemy Wam już niebawem. Tymczasem żegnamy Was ciule i... Pa! Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek jadą. Do, Do zobaczenia, zobaczenia w następnym, następnym odcinku.